Pani Helena Wojtych obchodzi dzisiaj wyjątkowe święto. Dokładnie dziś kończy równe 100 lat. W te szczególne urodziny odwiedził ją prezydent Suwałk Czesław Frankiewicz. Były kwiaty, były listy gratulacyjne, w tym również od premiera Mateusza Morawieckiego i wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Czesław Frankiewicz sprezentował szacownej jubilatce ciepły koc i inne drobiazgi. W archiwach ratusza znalazła się również kenkarta wydawana przez okupacyjne władze niemieckie. Pani Helena mieszka razem z córką, cieszy się znakomitym zdrowiem i pogodą ducha. Jak nam doniesiono, dziarsko zdmuchnęła dzisiaj jubileuszową świeczkę na smakowitym torcie. Nie zabrakło też symbolicznej lampki szampana. Pani Heleno, i my życzymy pani 200 lat w zdrowiu. Wszystkiego najlepszego.